Im bardziej człowiek jest zły, tym więcej on potrzebuje miłości i uwagi. Okaż mu ją wtedy swoją uwagę, cały swój czas, całą swoją miłość. Jeśli jej nie masz, poproś o nią, by móc ją komuś ofiarować. Musisz być wrażliwy i troskliwy, świat oczami dziecka, on jest w nas. Cały czas Bóg daje ten świat każdemu. Może być w nim, ale musisz spełniać swoje potrzeby, wolność dziecka Bożego. Ty jesteś twierdzą, wielkim ustrojem wewnętrznym, do tego potrzebujesz przyjaciół. To są te bratnie dusze, z którymi się kontaktujesz. Czujesz siłę, podobnie jak oni, dają ci poczucie szczęścia. Będą zaakceptowany cały, taki kochany, ujarany, taki jak jest cały. Dobra dusza, która cię konstruktywnie skrytykuje, tu nie kretyn tak ujmuje, to cię tym wzmocni. Bo i tak czujesz tę aurę akceptacji. Przyjaciel, to nie ten, który pozwala ci nie robić źle, to ktoś, kto będzie cię podnosić. Lojalny do takich ludzi musi stać na pederaście wartości. Jest obrażeni w prawdzie, co na tym. Twój zadaniem jest wprowadzić zaufanie. Ty sam musisz sobie ufać, żeby mieć udane w pewności swojej twierdzy. Tak by mieli w tobie światło, miłość do siebie samego też. Wiązać się z emanualizacją światła i życie wewnętrznej duszy. Takiej duszy, że nic nas nie wykruszy, że kiedy styka się ze złem innym bez duszy, będzie musiał iść swoją drogą. Emanuel, światło tam, gdzie najbardziej potrzebuje, gdzie odnajduje swoją aurę z innymi. Aniołami też, podobną aurę, już pierwszy śpiew, człowiek, którego nie piekowka, krzyczy boi się i ona. Jego dusza jest jak kraj, gniezdo z niego przybiotka. Na rozdziale odchłania oceanu, buduje się, broni przed kolejnym atakiem, zraniony. Mądre odczucia przejmuje dalej, kochanie siebie, zabliżone rany. Patruje jak lekcje, czując porażkę, z odtworzonej głupoty samowłasne. Całe życie człowiek się uczy, każde inne emocje, cała gama. Poszukiwanie siebie w czułym świata. Każdego dnia nowa droga. Patrz, to nie emocje, emocje to uczucia. Dusza to skarb, jakby było pięknie, gdyby go nigdy w wieczorach złości nie radził i nie odkrywał, by potem porzucić tchórzostwa. Jak obdarynek tego strzelał każdej emocji na jego przyjaciela, który ufał, bo czuł, że może się otworzyć i być sobą.